Jest 8, Agnieszka Górniakowska. Witam Państwa. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk złoży zeznania w prokuraturze. W Wielkiej Brytanii głosowanie nad przedterminowymi wyborami. Gimnazjaliści zaczynają 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Dziś przesłuchanie Donalda Tuska w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Były premier będzie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień przez kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, które tuż po katastrofie smoleńskiej miało podjąć współpracę z rosyjską FSB bez wymaganej zgody premiera. Donald Tusk już raz miał zeznawać w tej sprawie 15 marca. Uczestniczył jednak w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Przesłuchanie byłego premiera to kluczowa sprawa, uważa obecny szef SKW, bo ówczesny minister obrony narodowej twierdzi, że wbrew istniejącym procedurom nie wiedział nic o nawiązaniu współpracy między polskimi a rosyjskimi służbami. Jeżeli ta współpraca SKW-FSB została zaopiniowana pozytywnie przez premiera Tuska, a jednocześnie nie wiedział o tym minister obrony narodowej, to jest pytanie, dlaczego został pominięty. Sprawa dotyczy współpracy między polskim kontrwywiadem a rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa w latach 2010-13, która według obecnego szefa SKW nosiła znamiona sojuszniczej. Obie służby miały sobie wzajemnie przekazywać informacje wywiadowcze. Będziemy wyjaśniali wszystkie kwestie dotyczące procedur, natomiast co do jakby politycznej oceny pracy służb polskich w tamtym czasie nie mam żadnych najmniejszych zastrzeżeń. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli już byli szefowie SKW Piotr Pytel i generał Janusz Nosek, który niedawno przyznał, że Donald Tusk wydał zgodę na podjęcie współpracy. Premier Tusk prawdopodobnie podpisuje setki różnych dokumentów i również w odpowiednim momencie taka zgoda, która przez niego została wydana, była jednym z wielu dokumentów, które podpisywał. Jeżeli wiedział o zawarciu tej umowy, to stawia pod znakiem zapytania jego rolę w tej sprawie, ponieważ ta umowa jest rzeczą niespotykaną w świecie, bo oto polska służba kontrwywiadu wojskowego zawarła sojusz z agresywną służbą wywiadowczą, służbą rosyjską. Donald Tusk jako premier nie powołał ministra koordynatora służb specjalnych i nie miał nad nimi należytego nadzoru. To wszystko musi teraz wyjaśnić prokuratura, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. To, że mówiono wówczas, że tak naprawdę nikt nic nie wie o podpisanej umowie między SKW a FSB, czyli między służbą obcego państwa, to, że później minister Siemoniak mówi, że no w sumie to on chyba by nie miał nic przeciwko temu. Zdaniem Nowoczesnej wyjaśniać nie ma czego. To, co się dzieje wokół śledztwa związanego z SKW, to jest też taki przykład szukania na siłę sprawy, której tak naprawdę prawdopodobnie nie ma. Przesłuchanie Donalda Tuska ma rozpocząć się w południe. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś świadków związanych z tak zwanym wątkiem lotniczym w działalności tej spółki. Chodzi o inwestycje Amber Gold w linię OLT Express na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. O 10:00 przed komisją stanie Krzysztof Kapis, były dyrektor Departamentu Lotnictwa w ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Po południu zeznawać ma jego następca na tym stanowisku, Marek Kahaniak. W 2011 roku Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych OLT Jet Air i YES Airways. Powstały linie działające pod marką OLT Express. Zdaniem prokuratury na ich rzecz przelano z kont Amber Gold kilkadziesiąt milionów złotych. OLT Express ogłosiły upadłość pod koniec lipca 2012 roku. Niedługo później upadłość ogłosiła spółka Amber Gold. W brytyjskiej Izbie Gmin głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Wczoraj Theresa May ogłosiła, że wcześniejsze wybory miałyby się odbyć 8 czerwca. Tę zaskakującą decyzję premier tłumaczyła chęcią wzmocnienia swojego mandatu przed negocjacjami w sprawie Brexitu. Przyspieszone wybory będą mogły się odbyć, jeśli zgodzi się na to 2/3 posłów Izby Gmin. Wyniki głosowania nie powinny być zaskoczeniem, ponieważ opozycja już zadeklarowała, że poprze wcześniejszy termin. Jeśli zgodnie z przewidywaniami Theresa May przeforsuje ustawę, liderzy polityczni na Wyspach będą mieli przed sobą 7 tygodni niespodziewanej kampanii. Według ostatnich sondaży zdecydowaną przewagę mają rządzący konserwatyści, których popiera aż 44% Brytyjczyków.
Tylko w miniony weekend do wybrzeży Włoch dotarło przez Morze Śródziemne ponad 8 tysięcy imigrantów. Szacuje się, że do końca roku będzie ich nawet ćwierć miliona. Unia Europejska pracuje nad nowym systemem podziału uchodźców między kraje członkowskie, czemu konsekwentnie sprzeciwia się polski rząd. Włoskie służby do końca roku spodziewają się łącznie 250 tysięcy imigrantów, którzy dotrą do Europy przez Morze Śródziemne. Unia Europejska pracuje nad nowym systemem podziału uchodźców między kraje członkowskie. W Polsce opozycja apeluje do rządu o przyjęcie co najmniej 10 tysięcy uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. My uważamy, że jeżeli chodzi o tę liczbę 10 tysięcy osób, które można przyjąć do Polski, to nie jest liczba wielka na polskie państwo i na nasze możliwości. To znaczy jako kraj europejski, jako kraj silny, o dobrej tożsamości, jesteśmy w stanie tych 10 tysięcy uchodźców wchłonąć. Zobowiązują nas też do tego międzynarodowe umowy. Jako Polska zobowiązaliśmy się, że będziemy przestrzegać konwencji dotyczących praw uchodźców. Czy Polska jest w stanie przyjąć taką liczbę uchodźców, nie narażając przy tym bezpieczeństwa obywateli? Eksperci nie mają wątpliwości. Przede wszystkim my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób w takiej wielkiej ilości ludzi sprawdzić ich tożsamości, sprawdzić ich wersji, sprawdzić ich dokumentów, bo nie są w stanie tego zrobić również państwa zachodnie. Minister Spraw Wewnętrznych podkreśla, że nawet niewielka liczba islamskich imigrantów może spowodować poważne problemy. Na zachodzie Europy zaczynało się też od stosunkowo nielicznej grupy, która potem się rozrastała. To zawsze tak się zaczyna. A potem kończyło się, no, chociażby we Francji, czym to się kończy? Kończy się stanem wyjątkowym. Problemy z niekontrolowanym napływem imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu ma coraz więcej krajów Europy Zachodniej. W Austrii coraz głośniejszy staje się problem indoktrynacji tysięcy dzieci w muzułmańskich przedszkolach. Z badań jednego z naukowców Uniwersytetu Wiedeńskiego wynika, że działanie tych placówek sprzyja budowie społeczeństwa równoległego, funkcjonującego według zasad islamu. Z kolei w Szwecji największa firma dostarczająca przesyłki pocztowe zrezygnowała z obsługi sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby, zamieszkałej w większości przez muzułmańskich imigrantów. Dzielnica ta uchodzi za tak zwaną strefę no-go, do której nie zapuszcza się nawet szwedzka policja. Eksperci alarmują, wyciągajmy wnioski i nie kopiujmy rozwiązań, które nie sprawdziły się w innych krajach. Uczmy się budować własne modele. Polska to nie są Niemcy, to nie jest Francja, to nie jest Szwecja. Musimy sami zbudować sobie odpowiednie wyjście z tego problemu. Polski rząd konsekwentnie deklaruje, że nie zgadza się na przyjmowanie islamskich uchodźców. Kolejne demonstracje w Turcji. Uczestnicy protestów sprzeciwiają się zatwierdzonej w referendum zmianie ustroju kraju na prezydencki. Największe demonstracje odbyły się w Stambule, Ankarze i Izmirze. Według opozycyjnej partii ludowo-republikańskiej podczas liczenia głosów doszło do nieprawidłowości, ponieważ za ważne uznano setki tysięcy kart do głosowania, które nie miały obowiązkowej pieczęci z punktu wyborczego. W poniedziałek wspólna misja OBWE i Rady Europy uznała, że procedury zastosowane w kampanii i podczas referendum nie spełniały międzynarodowych standardów. Według wstępnych wyników zwolennicy prezydenckiego systemu rządów, który zastąpi dotychczasowy system parlamentarny, zdobyli 51,4% głosów. Dziś część humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, a w piątek język obcy. Już za niespełna godzinę uczniowie trzecich klas gimnazjów zaczynają egzaminacyjny maraton. Egzamin stanowi część kryterium przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Dobry wynik zwiększa szansę dostania się do najlepszych liceów czy techników. Dziś uczniowie będą pisać egzamin z wiedzy humanistycznej. Najpierw dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, po nim zadania z języka polskiego. Będzie to jedna z ostatnich sesji egzaminu gimnazjalnego. Zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji od nowego roku szkolnego rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. I na koniec wiadomości spójrzmy jeszcze na kursy walut. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,95 zł. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,96, a funt kosztuje 5,06 zł. I to wszystko teraz. Za chwilę kwadrans polityczny. Gościem programu będzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wcześniej najnowsze informacje o pogodzie, a kolejne wiadomości w samo południe. Miłego dnia. Do zobaczenia.